Rozmowa dnia. A gościem radiowej jedynki Krzysztof Wyszkowski, twórca wolnych związków zawodowych, także Solidarności, później między innymi doradca premiera Jana Olszewskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dlaczego ten strajk w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku i cała fala strajkowa, bo przecież ona się rozlała po kraju, okazały się tak istotne dla kruszenia muru komunizmu? Przecież te protesty wcześniej też się zdarzały. No, dlatego, że większość prezydium strajkowego w Gdańsku, Międzynarodowego Komitetu Strajkowego, stanowili ludzie WZZ, którzy byli przygotowani, bo dlatego powołaliśmy w ogóle Wolne Związki w Gdańsku w 1972 roku, żeby zniszczyć koncept leninowski na rządzenie społeczeństwem. Mianowicie według Lenina związki zawodowe miały być masową transmisją partii bolszewickiej do mas. Ja już w 1974 zapracowałem przeciwko członkostwu w związkach zawodowych tych państwowych, ale wtedy to nie było takie jasne. I później czytając właśnie Lenina, zrozumiałem, że to jest ten manewr, który przy pomocy w sytuacji upaństwowienia środków produkcji czynił z każdego pracownika właściwie człowieka systemu. I tutaj oczywiście tam robiono to jakieś dla niepoznaki, jakieś tam akcje w rodzaju tam wyjazdu na grzyby, czy tam zapomogi jakieś wiosenne, kartoflane i tak dalej, i tak dalej. Ale w istocie było to narzędzie zniewolenia masowego. No więc właśnie ci WZZ-owcy wiedzieli, że stawianie jako głównego hasła żądania wolnych związków zawodowych obala, jest wyjęciem systemu kamienia węgielnego. I to myślę jakoś przy pomocy również tego pięknego hasła Solidarność, którego miałem zaszczyt sformułować jeszcze w 1978 roku, ale które przebiło się jako tytuł biuletynu strajkowego i dzięki Jurkowi Janiszewskiemu i tej Solidarycy stało się takim przebojem światowym, no jakoś zostało przyjęte. Do pewnego momentu obawiałem się, że być może nie będzie, ta idea nie będzie zrozumiana, ale kiedy w Katowicach, w Hucie Katowice wybuchł ten strajk, gdzie genialnie rozszerzono nasze żądania z Gdańska właśnie, no i zażądano zgody na zakładanie niezależnych samorządnych związków zawodowych w skali całego kraju, no to się okazało, że zwyciężyliśmy. To było takie już dobitne potwierdzenie. Na ile istotny był ten fundament moralny? Bo przecież to się jednak, nawet w tych zdjęciach, to jest ten motyw, się przewija. Spowiedzi na terenie Stoczni Gdańskiej, msze, ksiądz Hilary Jasta, który się pojawia w Gdyni, ale także to, że no, strajkujący odwoływali się do kościoła. Na ile to było istotne? Fundament moralny był w Polakach zawsze. No przecież w okresie stalinowskim były... No, I bunty właśnie na religijnym i obrony kościoła, przecież od Nowej Huty poczynając, sławna historia, w której wtedy ówczesny biskup bronił kościoła w Nowej Hucie, później 56 rok, który przecież też miał w dużym stopniu, później obchody 66 roku, gdzie prymas Wyszyński prowadził, używając hasła tysiąclecia Polski, właśnie krucjatę odnowienia moralności, no ale później no, głównym takim bezpośrednim czynnikiem była oczywiście wizyta papieża świętego Jana Pawła II w 79 roku. Ja przecież porzuciłem wszystkie zajęcia i jeździłem za papieżem w kółko po Polsce. Zresztą wielu kolegów właśnie z wolnych związków zawodowych również. No i wtedy mieliśmy poczucie absolutnie, że nasze zwycięstwo jest bliskie. No właśnie dzięki papieżowi, jego posłudze, jego no, zorganizowanej akcji właśnie buntu w imieniu obrony religijności. To nie bójcie się Chrystusa oznaczało po prostu, no, komunizm nas podbił, ale chrześcijaństwo ma historię większą, jest głęboką potrzebą człowieka i lepiej odpowiada na potrzeby ludzkie niż komunizm. I teraz zabierzcie się za swoje sprawy w tym duchu.
Strajk, ten w Stoczni Gdańskiej, rozpoczął się od zwolnienia Anny Walentynowicz. Czy to była wtedy już taka ważna postać, że no, robotnicy postanowili, stoczniowcy postanowili w jej obronie interweniować? Jaka była jej rola później? Bo niektórzy zastanawiali się, dlaczego ona, to właściwie ona zdecydowała, że nie będzie jednak liderką tego strajku, tylko no, liderem został Lech Wałęsa. No może nie zupełnie. Anna była osobą niesłychanie skromną, niesłychanie bitną, że tak powiem, niesłychanie dumną, niesłychanie twardą, a z drugiej strony bardzo skromną. Ona nigdy, wielokrotnie proponowałem, żeby wypowiadała się, własne zdanie przedstawiała na naszych zebraniach. Mówiła, ale Krzysiu, ty lepiej wiesz, ty tam napisz, prawda. To, ale oczywiście w momentach decydujących, no to mówiła te swoje nie, prawda. No tak jak później przy okrągłym stole, prawda, czy w tych sytuacjach, które doprowadziły ją do lotu rocznicy Smoleńskiej. Była wielkopatriotką i to było w stoczni, jak zrozumiałem, rzeczywiście w stoczni pracowało sporo kobiet, no ale oczywiście na te 15, w tym czasie chyba już tylko 12 tysięcy robotników, no to były jednak nieliczne osoby, poza tym raczej w kuchni, prawda, gdzieś przy pomocniczych stanowiskach, a ona pracowała na suwnicy, no na pod dachem tej wielkiej hali i z odwagą od początku, od 1978 roku sprowadzała w stoczni nasze ulotki. Była przez to represjonowana bardzo poważnie, no to była już dojrzała kobieta z dzieckiem, prawda, więc w trudnej sytuacji, a mimo to cały czas demonstrowała swój antykomunizm i swoją religijność, to też właśnie swój katolicyzm. I to zjednało jej olbrzymi szacunek, także, ale oczywiście tło było szersze, to był w tym w jakimś ogólnym sensie można powiedzieć pretekst, no ale pretekst, który docierał do zwykłych ludzi, którzy szukali tego tytułu, prawda, no dlaczego skrzywdzono kobietę tak zasłużoną dla stoczni, zresztą szarego pracownika w końcu, więc to był taki wyraz oburzenia moralnego, który nadawał się bardzo dobrze do tego, żeby zaprotestować, ale oczywiście zażądano również podwyżki płac, prawda. Komuniści wydali wyrok na Solidarność już w sierpniu 80 roku? Tak, tak, oczywiście, no nawet w trakcie, tam były przecież te wahania, czy użyć siły, czy rozmawiać, zresztą o czym rozmawiać, na jakim poziomie, to się rozwijało. Na początku była przecież tylko rozmowa o tym, że może podwyżkę, prawda, później była kwestia, że może, no to jakieś nowe wybory na gruncie 71 roku, czyli po zbrodni grudniowej, komuniści dawali to ustępstwo, że tą leninowską transmisję Partii Mas trochę przerobimy na nowe wybory na poziomie zakładowym. No, ponieważ MKZ nie ustępował, a poparcie dla strajku się dynamicznie zwiększało, rzeczywiście z dnia na dzień, no więc w końcu zrezygnowali z użycia siły. Tam te wypowiedzi, pamiętam, później czytałem protokoły Biura Politycznego, tam Jaruzelski mówił, że nie mamy sił, nie jesteśmy przygotowani. Kania, który bezpiekę nadzorował, też mówi, w tej sytuacji nie jesteśmy w stanie w skali całego kraju od razu zablokować siłą tego buntu. Musimy tymczasowo ustąpić, no ale oczywiście te tymczasowo oznaczało do momentu przygotowania, ponieważ później znowu oni liczyli na to, że od 1 września przystąpią do kontrataków i uda im się ten nowy ruch osłabić. A tu nagle 17 września ruch się rozrósł, umocnił i stał się ruchem ogólnopolskim. No, nowe wyznanie. Społeczeństwo czy naród ich zaskakiwał swoją bojowością i swoją odwagą i oni ciągle byli w niedoczasie, więc musieli się wycofać i odczekać do 30 grudnia, kiedy rzeczywiście już niesłychane, to dzisiaj trudno wyobrażalne te nędza, jeżeli chodzi o sklepy, żywność, zaopatrzenie, w ogóle utrudnienia wszelkiego rodzaju doprowadziły do tego, że jakaś część społeczeństwa straciła ducha. Po spełnieniu tych pierwszych postulatów socjalnych Wałęsa chciał zakończyć strajk. To wtedy się odezwały okrzyki, że to będzie zdrada tych innych zakładów pracy. Nie, on zakończył, on nawoływał do opuszczenia, że w ogóle pokrzykiwał, groził tym, którzy To wtedy kobiety odegrały
odegrały ważną rolę. Tak, no między innymi Anna Martynowicz, Anika Pieńkowska, Ewa Osowska, a no i oczywiście wielu mężczyzn, w tym działacze wolnych związków zawodowych. Tutaj będę wymieniał nazwisk, ale to naprawdę bardzo wielu dzisiaj mało znanych, skromnych ludzi, których IPN czasami przywołuje, ale to tylko dla zawodowców, którzy się tym interesują. No w końcu ci wszyscy ludzie twardo powiedzieli nie i oni razem zablokowali częściowo wyjście części stoczniowców ze strajku i strajk na nowo, że tak powiem, się rozpoczął. Jedno ważne pytanie na koniec. Młodzi ludzie, którzy od pana się na przykład teraz dowiadują o tej najnowszej historii, jakie jest najważniejsze dziedzictwo sierpnia? Co by, jakby pan miał to streścić w minutę? Co jest najważniejszego? Co młodzi ludzie powinni pamiętać o sierpniu? Wyzwolenie Polski z komunizmu, w tym sensie krok w kierunku odzyskania niepodległości. Krok w kierunku odzyskania niepodległości, ale też potem z przeszkodami, które komuniści wyznaczyli. Ach nie, no później więcej, po cały stan wojenny, czyli od 13 grudnia 81 przez okrągły stół do końca rządów, myślę, Jana Krzysztofa Bieleckiego, czyli do pierwszych wyborów parlamentarnych, demokratycznych, bo to była ta fundamentalna zmiana. Myślę, że to jest ten dystans. 31 sierpnia 80 styczeń 1992 i wtedy Polacy sięgnęli po już zupełnie jawnie po niepodległość. Olszewski mówił o przystąpieniu Polski do NATO, ale przez ten cały okres komuniści uzyskali wśród ludzi Solidarności, no takich oczywiście Wałęsa, były agent SB, prawda, ale masę innych, poparcie dla tak no, uzyskania przebudowy Polski w stylu Czechosłowacji 1968 roku, socjalizm ludzką twarzą. Manewry, które w istocie miały zablokować dążenie Polski do niepodległości. I to jest historia jeszcze do opowiadania także dla młodych ludzi. Krzysztof Wyszkocki, twórca Wolnych Związków Zawodowych i Solidarności. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.